Siema, jestem Maciej. Zaraz pokażę Wam, jak poprawnie strymować bar od naszego latawca. Strymowanie baru zaczynamy od tego, że rozwijamy nasze linki. Dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli podpiąć je pod nasz latawiec. Następnie rozplątujemy je i podpinamy do lisza, linki bądź jakiegoś haczyka, po prostu do czegoś, co mamy pod ręką. Następnym elementem jest przejście po linkach, sprawdzenie, czy nie ma na nich żadnych supełków. Jeżeli takie się znajdą, należałoby wymienić tą linkę, ponieważ może ona pęknąć. Gdy już podepniemy te linki, przechodzimy do baru, łapiemy za chicken loopa i napinamy bar i sprawdzamy, czy wszystkie linki są równe. Musimy pamiętać o tym, że w momencie, gdy złapiemy za bar, taśma depoweru musi być na maksa odpuszczona. Czyli zaciągamy czarną kulkę. Następnie skupiamy się na tym, czy wszystkie linki są równe i czy bar jest strymowany na zero. W momencie, gdy jest taka sytuacja, że nasze linki sterujące lub linki nośne są za krótkie, to mamy jakby dwie możliwości. Jeżeli mamy zbyt krótkie linki sterujące, możemy albo skrócić linki nośne, albo wydłużyć linki sterujące. Jednakże musimy pamiętać o tym, że nie wiążemy żadnych supełków na samej lince. Do trymowania długości linek są pigtailsy. Tylko i wyłącznie poprzez przesunięcie tej pętli regulujemy jakby długość linki.